To jest czysta muzyka i to jest po prostu wspaniałe i bardzo dziękuję. To jest uczta. Ach, kochasz tą swoją Dianę, co? Bardzo. Zawsze oglądałam te wszystkie programy i X Faktory. No, Mam Talent też oglądałam zawsze. I myślałam sobie, ale by fajnie było. Jak to się spełniło, to naprawdę to jest spełnienie takiego mojego dziecięcego marzenia. Talent to na pewno jest dar, ale też ciężka praca. Teraz od października zaczynam studia w Krakowie, prawnicze, ale też będę chciała kontynuować naukę śpiewu i ogólnie przedmiotów muzycznych. No i zobaczymy, jak to będzie, czy pogodzę, ale sądzę, że pójdę za głosem serca. Już za chwilę trudno będzie się nie wzruszyć, ponieważ przed całą Polską wybrzmi piosenka legenda, piosenka, która odpowiedzialna jest za nagły wyż demograficzny w latach 80. Wasi rodzice, słysząc te dźwięki, przytulali się do ciebie, do siebie, znaczy się, bardziej niż normalnie, a w tym czasie Wojciech Jaruzelski gasił światło. Ja Jaruzelskiego umiem naśladować, ale kiedyś wygrałem konkurs na Sobowtóra Gomułki, więc zapowiem, jak on i z twarzy, i z głosu, i z charakteru. Obywatele rodacy, w dniu dzisiejszym na terenie całego kraju wystąpi Diana Ciecierska. Jano. Marcin, nasze dzieciństwo. Może twoje. Ja moje słuchałem dzieciństwo, z rodzicami Demisa Russosa w samochodzie. Nie, ja przy tym utworze miałem pierwszy kontakt z babkami. Piaskowymi? Na szczęście nie jesteś podobna do tego Niemca o przerzedzonych włosach, który oryginalnie śpiewał tę piosenkę, ale głos masz niesamowity. Jak dzwon Zygmunta normalnie. Ale zapytaj, dlaczego ona wybrała właśnie ten utwór, utwór z naszej młodości? Czy twój tato katował cię w tym samochodzie, jadąc na wczasy do Stegny, Rogowa, koło brzegu? Nie, to wszystko dzięki moim rodzicom. Oni szczepili we mnie muzykę lat 80. i dlatego bardzo ją kocham.